Dla mnie to tak naprawdę wszyscy są urodzeni do tańca, tak? Tylko że pytanie potem, jak sobie wybierają drogę, czy wiesz, czy chcą tą drogą iść zawodowo, wiesz, rozwijają swoje talenty, czy nie, ale tak naprawdę tak samo jak do mówienia, do śpiewania, do tańczenia, do chodzenia, że to jest po prostu część natury ludzkiej, tak, taniec. Ja mogę tylko powiedzieć to, co poczułem, kiedy zadałaś to pytanie, no bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że to pytanie nie ma większego sensu, tak? Bo, no bo wolno każdemu tańczyć. Natomiast wydaje się, No że właśnie. żyjemy w czasach, kiedy ono ma sens, ponieważ taniec teraz jawi się jako jedyna sfera, gdzie rzeczywiście coś wolno. To znaczy, możemy tańczyć poza barierami, które społeczeństwo sobie nawzajem stawia, tak? Czyli jest to jedyna sfera, gdzie taniec ma tak pojemny język, że i integrujący zarazem, że możemy w tańcu komunikować jedność jeszcze, tak mi się wydaje. Nie wiem, w teatrze już tego nie ma, moim zdaniem. Na pewno nie ma tego też w literaturze. Może zostało trochę tego w kinie, natomiast no, taniec ma taką wielką Społeczną, tak. społeczną przestrzeń wolności i A jednocześnie też integracji. mocno też można akcentować indywidualność, tak? No bo po prostu to jest, każdy używa swojego własnego ciała. O to Tak. chodzi, więc to jest takie. Intuicyjna odpowiedź. Tak, ale trudne pytanie tak naprawdę, Bardzo wiesz, jakby trudne. trudne, bo taki, wiesz, jest podchwytliwe troszeczkę, no, tak powiedział, że w dzisiejszych czasach to jeszcze, bo dla mnie tak powiedział na początku, no. Wolno tak naprawdę, jakby wiesz, z natury każdemu, tak? Bo to jest ludzkie, Być ale. może za 10 lat to pytanie będzie pytaniem podziemnym, tak? Dokładnie. Albo jak wolno tańczyć, wiesz, bo to jest jeszcze Może za inne pytanie. 10 lat Jak wolno będziemy mogli tańczyć? tylko w określony sposób tańczyć, albo tylko w określonych miejscach. Albo tylko w określonych Nie wiadomo, konfiguracjach, także wiesz. to pytanie przeczuwa, antycypuje jakiś porządek, który prawdopodobnie gdzieś się tli już w naszych głowach, niebezpieczny. No więc póki co wolno jeszcze tańczyć, więc się z tego cieszmy. I tańczmy. I tańczmy. Po prostu. Ile wlezie. Poza oceną. Bo tak, to jest najważniejsze. Myślę, Nasze że tak. warsztaty Bardzo, wpisują się bardzo bezpośrednio. w ten sposób, że my spróbujemy zobaczyć, w jaki sposób to, co jest jakby przyznaniem sobie prawa do tańca, funkcjonuje w człowieku na jego poziomie wewnętrznym, przy czym on zawsze koreluje z pewną społeczną jakby opcją i społecznym widzeniem rzeczy. Więc to będzie takie ciekawe badanie, moim zdaniem. Przez to, że używamy naszych narzędzi do pracy ze snami nieświadomością, to myślę, że może być to też, mogą być zaskakujące odpowiedzi jakby dla uczestników warsztatów, dla ich samych, ponieważ nie pracujemy tutaj z porządku takiego bezpośredniego, tak jak ty na samym się dopytałaś, komu wolno tańczyć, tak? Bo to wtedy jest taka odpowiedź jakby z takiej uzgodnionej, z poziomu uzgodnionej rzeczywistości, z tego, że to jest pytanie, jest odpowiedź, ja tak sądzę, z tym się identyfikuję, z tym się nie identyfikuję. A w pracy ze snami nieświadomością, sny czasami, pomimo tego, że ktoś może być, nie wiem, prezydentem wielkiego kraju, tak, to może dostać sen, który jest no, zupełnie, może się wydawać snem nie prezydenta, tak? I tam są pewne treści zawarte, z którymi się musi po prostu w ciągu dnia zmierzyć. I tak samo na warsztacie mogą być niesamowicie zaskakujące odpowiedzi. I tutaj ani my, ani uczestnicy jeszcze tego nie są w stanie zaplanować tak naprawdę, co wyjdzie, tak? Druga rzecz jest taka ciekawa, że zwróćmy uwagę na taką sytuację, że kiedy powiedzmy jest sytuacja, kiedy jakaś grupa, czy większa grupa na przykład, wchodzi na salę do tańca, na przykład na jam, czy na potańcówkę zwykłą, tak, to możemy zaobserwować, że część ludzi pozwala sobie tańczyć, a część ludzi tego nie robi, nie pozwala sobie na Chociaż taniec. przestrzeń jest Więc to już tak dla istnieje wszystkich. w każdym człowieku, to znaczy niektórzy ludzie potrafią pozwolić sobie zatańczyć, nawet w najbardziej zwariowanych sytuacjach, a część ludzi nie. To znaczy, czyli istnieje jakiś rodzaj definiowania tej sytuacji wewnętrznej i to nas interesuje. Tak. To trochę tak, jak mamy różne są takie stereotypy, prawda, co wolno na przykład starszym osobom, tak? Co wypada albo co nie wypada w pewnych sytuacjach.
myślę, że tutaj ta praca na warsztacie też jakby może pokazać właśnie taki wewnętrzny stan każdego z uczestników, ale jednocześnie będzie to przeniesione jakby do takiej bardziej uniwersalnej treści i formy, tak? Jakby na koniec.